Darek Sęk, gościem Boxing News. Witaj, Darek. Cześć, witam. Darek, nie mieliśmy okazji porozmawiać na konferencji prasowej, w związku z powyższym pojawiłem się po twoim treningu dzisiejszym w Legia Fight Club. No i pogadajmy o twoim rywalu. Nazwisko ma oczywiście ciekawe, White, tak, ma niezły bilans, szykuje się ciekawa walka. Czy już go analizowałeś, patrzyłeś, jak to wszystko wygląda w jego wykonaniu na zagranicznych ringach i jakie są twoje wnioski, takie pierwsze? No rzeczywiście, nazwisko ma ciekawe, czarnoskóry pięściarz o nazwisku White. No ale jako zawodnik jest widać niewygodny na pewno. Pierwszy raz chyba będzie miał okazję walczyć z zawodnikiem, który jest trochę nawet wyższy ode mnie, bo on ma 1,89 m, dlatego trzeba będzie troszeczkę zmienić taktykę na niego. Zaganiać go do narożnika, więcej balansu tułowia, rotacji, bo z zawodnikami niższymi na pewno ta rotacja mi nie wychodzi, bo jednak musiałbym schodzić za nisko, a tutaj już ćwiczymy takie elementy typowo pod tego zawodnika. Wydaje mi się, że jest troszeczkę wolniejszy niż ja, bo oglądałem kilka jego walk. No na pewno niebezpieczny zawodnik, bije w różnych płaszczyznach, dlatego trzeba będzie zarówno fizycznie, kondycyjnie być na pewno gotowy w 100% na takiego zawodnika, ale bardzo mnie to cieszy, bo jest to zawodnik, który już podnosi poprzeczkę i następne zwycięstwo będzie doscenne właśnie z nim. On ma bardzo dużo czasu na przygotowanie się do walki z tobą. Nie martwi cię to trochę, bo powiem szczerze, że to powiedziałeś już, że się cieszy, że solidny rywal, no ale tę poprzeczkę naprawdę tym razem na Polsat Boxing Night wysoko ci postawiono. Oczywiście, no i bardzo dobrze, że ma możliwość przygotowania się do tego pojedynku, bo jednak przyjedzie do tej walki, wiadomo, w 100% tak samo przygotowany, jeśli będzie miał ku temu okazję, bo zapewne to jest zawodnik taki, który też łączy to z pracą, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak w Stanach chyba większość zawodników łączy tą dyscyplinę z pracą, nie ma tak dobrze jak my, że możemy sobie pozwolić tylko i wyłącznie na treningi. Co nie zmienia faktu, że będzie to na pewno dobrze przygotowany zawodnik. Na takiej walce, na takiej gali jak Polsat Boxing Night pokazać się z takim zawodnikiem, który, że widać, będzie dążył do zwycięstwa, jest coś fajnego, bo jednak kibice widzą to, jeśli ktoś przyjeżdża tylko po wypłatę. No to jednak to jest super sprawa. Naprawdę mnie to cieszy, że w końcu doczekają się takiej walki w Polsce. No właśnie, bo mówimy o tym, że kibice wolą ciekawe walki niż rywali, którzy przyjeżdżają tylko po wypłatę. Mieliśmy okazję śledzić, oglądać. Właśnie nie wiem, czy emocjonować się walką. Może najpierw twojego kolegi niedawnego, no kolegi nadal, ale już tak powiedzmy nie klubowego, jeśli chodzi o Legia Fight Club. Choć od czasu do czasu oczywiście Maciek się nadal pojawia i tutaj trenuje. Maćka Suleńskiego, no nie wiem jak nazwać tę walkę, bo on nawet nie dostał ogórka, tylko jakiegoś totalnego korniszona. Maciek był niezadowolony kompletnie po tym pojedynku. No i jak ty to skomentujesz, jak ty tę walkę, nie walkę widziałeś i no nie wiem, jakieś słowa komentarza do tego, co się wydarzyło? To jest na pewno smutne, bo Maciek przygotowuje się do takiego zawodnika tak samo w 100%. Ciężko trenuje ponad 2-3 miesiące do takiej walki, a wychodzi do zawodnika, w którym w ogóle nie może się sprawdzić. To jest tak zwana walka bez historii całkowicie, a jednak przygotowania miał jak pod każdego innego zawodnika. Wkłada tyle pracy, tyle energii w te przygotowania, to wychodzi zawodnik, który tak naprawdę bez żadnych przygotowań mógłby zostać pokonany. No jest to smutne i na pewno tutaj słowa krytyki nie należą się dla Maćka, tylko dla organizatorów i promotorów, którzy mu takiego przeciwnika dali, bo on już zasługuje na pewno, potwierdził to nieraz, na zawodników wyższej półki. No wiadomo, sprawdził się już 2 razy na ringu amerykańskim i mam nadzieję, że trzeci przeciwnik już na pewno będzie podnosił jego poprzeczkę. No bo to szkoda czasu tak naprawdę, już jest zawodnik doświadczony na zawodowych ringach i powinien już sprawdzać się naprawdę w takich walkach, które budzą emocje, a nie usypiają, no. Niestety. Artur Szpilka, no dostał rywala troszeczkę twardszego, ale takiego, który wyglądał jakby wyszedł do walki z kontuzją, bądź tej kontuzji doznał na samym początku walki. Też nie zobaczyliśmy w sumie tego, co Szpilka miał do pokazania. Na początku wydawało mi się, że będzie to ciężki przeciwnik, bo jednak bilans pokazywał coś innego. Tego bilansu w Stanach Zjednoczonych też nie za bardzo się da tak zbudować jak u nas w Polsce. Tam jednak te pilnują tych bilansów, nie dają za bardzo takich zawodników. No aczkolwiek no Szpila poradził sobie gładziutko, no jakby nie patrzeć, zarobił jakieś pieniądze i kolejna też walka, która nic mu nie dała, żadnych wiadomości na przyszłość w jakichś cięższych pojedynkach. No dziwi mnie to troszeczkę, bo w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duży rynek bokserski i jest w czym wybierać tak naprawdę, można tych zawodników sprowadzić jakichś konkretnych, a tutaj jakoś się tym nie udaje i nie wiem, czy to jest wina, bo wydawało się, że jeśli Hammond będzie brał się za tę organizację GAL, to ci przeciwnicy będą naprawdę z wysokiej półki, no a tak się nie dzieje na razie.
dajmy mu szansę, zobaczymy na najbliższą galę. Mam nadzieję, że to się zmieni. Dobrze, to te pojedynki zostawmy. Kamila Łaszczyka wszyscy oglądali, tam troszeczkę emocji było, ale pogadajmy o walce, która no, była najważniejsza tego wieczoru, jak się okazało. Dla nas na pewno była najważniejsza jeszcze zanim do niej doszło, ale już i dla Amerykanów stała się najważniejsza po tym, jak się zakończyła. Krzysiek Głowacki znokautował Marko Huka. Obstawiałeś, że może się zdarzyć taka sytuacja, czy jakby to powiedzieć, no z niedowierzaniem patrzyłeś na to, jak Huk otrzymuje kolejne razy od polskiego fightera? Tak naprawdę widziałem Huka na treningach już wcześniej, wiedziałem jak on boksuje, wiedziałem też jak wygląda, jak boksuje główka. Jeszcze chwilę temu, bo dawno nie widziałem właśnie jak on się zmienił, aczkolwiek zaskoczyło mnie to naprawdę. Szczerze, bez bicia przyznam się, że wydawało mi się, że główka tą walkę przegra, ale no niezmiernie się ucieszyłem, naprawdę, bo to jednak główce należało się to zwycięstwo jak nikomu innemu. Jest to cichy zawodnik, który nie krzyczy, w mediach jakoś specjalnie nie afiszuje, a jednak robi robotę, która jest najważniejsza, czyli wychodzi i wygrywa pojedynki, w których naprawdę musi wygrywać. No jest mistrzem świata, czwartym w Polsce z kolei, dlatego no naprawdę tak mnie to ucieszyło, że no masakra, należało mu się to strasznie, aczkolwiek Amerykanie uwielbiają takie pojedynki. W szóstej rundzie był na deskach, jednak podnosi się, to jest jak scenariusz z filmu dosłownie, i w przedostatniej rundzie nokautuje mistrza świata, zdobywa tytuł. No naprawdę będzie to, będą pamiętać tą walkę jego. Główka jest to zawodnik, kurczę, naprawdę potwierdził to, że psycha mu nie pęka, jakby nie patrzeć, idzie cały czas do zwycięstwa, no i oby jak najdłużej utrzymał ten tytuł. Amerykańską galę omówiliśmy, wróćmy jeszcze do twojego rywala. Pod jakim kątem, jak taktycznie nastawiacie się na pojedynek z tym przeciwnikiem? Andrzej Gmitruk zwrócił uwagę na to już jakiś czas temu, że to będzie wysoki rywal, czyli możemy wnioskować, że też zasięg ramion będzie miał dość znaczny. Będziesz starał się skracać dystans. Jak ty to w ogóle widzisz, układasz sobie w głowie powoli ten pojedynek? Ja myślę, że kondycyjnie będę bardzo dobrze przygotowany i od pierwszej rundy postaram się narzucić mu presję. Nie dam mu troszeczkę rozwijać się w tych akcjach z dystansu, bo jakby nie patrzeć, no w pół dystansie widzę swoją bardziej szansę na zwycięstwo. Schodzić, skracać, bić ciosy z dołu na pewno, bo on ma mobilny tułów, często odchyla się głową do tyłu, a jednak ten korpus zostaje w miejscu i tam w pierwszej fazie lokować te swoje ciosy, czyli tak jak było we wcześniejszej walce, początek cały czas obijać mu doły, a później jak już będzie ręce zniżał troszeczkę na dół, to kończyć na górę po prostu. No. A w trakcie walki zobaczymy, jak będzie się ta taktyka układać, bo musimy mieć na pewno kilka planów. Jeśli jedna taktyka nie wychodzi, to zmieniamy ją w trakcie walki na jakąś inną, dlatego trzeba być gotowy na pewno na dużo, bo jest to zawodnik taki, który w półdystansie też potrafi uderzyć. Widziałem też niebezpieczne podwrótki, jaka sadzał, dlatego no, w każdym elemencie trzeba będzie być dobry, aczkolwiek jeśli chodzi o taką taktykę już ustalania typową, to mamy jeszcze na to czas, bo zostało jeszcze kilka tygodni, usiądziemy z trenerem i dopiero to ustalimy. A ty się spodziewasz, że on jakby mając w głowie to, że walczy na twoim terenie, przed twoją publicznością, może nastawić się na nokaut i na siłę próbować się no, posadzić na deski? Myślisz, że może być taki scenariusz, czy raczej spodziewasz się po prostu, no, otwartej walki, to może przesada, ale takiego może w drugą stronę, kunktatorstwa z jego strony i właśnie tego lewego prostego bądź prawego, którym będzie próbował prowadzić ciebie. Właśnie wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który będzie starał się mnie wyboksować, bardziej niż skończyć pojedynek przed czasem, bo jak oglądałem kilka jego walk, to tam chyba w żadnej nie było tak, że czekał i starał się uderzyć takim jednym mocnym ciosem, dlatego wydaje mi się, że tutaj jednak tej taktyki specjalnie na mnie nie będzie zmieniał. Choć dla mnie mogłoby być to nawet lepsze, jeśli on by czekał z tym jednym ciosem, próbował mnie uderzyć, bo ja jestem takim zawodnikiem, który nie przyjmuje za dużo ciosu, nie daje sobie krzywdy zrobić. No i, ale to wszystko, tak jak mówię, czas pokaże. Zazwyczaj ta cała taktyka, którą ustalałem po pierwszej rundzie, wtedy dopiero się zmienia i będziemy mogli coś powiedzieć. A na jakim etapie przygotowań obecnie jesteś? Jakbyś miał ocenić swoją formę na dzień dzisiejszy, to ile to jest procent? Na ile Darek Seng? Gdybyś miał jutro walkę, na ile procent jesteś na dzisiaj gotowy? Tak, wydaje mi się 60-70%, coś takiego na razie, bo to jednak jeszcze kilka tych tygodni zostało. Dopiero wejdziemy na etap sparingów, będziemy ćwiczyć to oczko, to wyczucie dystansu, bo jeszcze go trochę nie ma. Na razie robimy techniki, w międzyczasie dzisiaj zrobiłem trochę siły, bo jeszcze jest na to czas takiej dynamicznej, bo już ciężary praktycznie odrzuciliśmy całkowicie.
A jak wejdziemy już na ten elementy sparingu, przyborów, tarczy z trenerem, to wtedy będzie dopiero już wychodzić to poczucie dystansu i wtedy już będę mógł stwierdzić, że już zbliżam się do takiej optymalnej formy. A powiedz, miałeś okazję sparować z Cieślakiem. Jak oceniasz tego zawodnika? Bo on bardzo mocno promowany jest przez, no głównie Tomka Babilońskiego, tak? Jak oceniasz sparingi z nim? No bo ja widziałem tutaj, że no ma kopy, to jest czym uderzyć. Jak ty to odczuwałeś, kiedy mieliście okazję się skonfrontować? No jest to na pewno silny zawodnik, jak na wagę do 90 kg, jednak ta różnica naszych kilogramów to jest około 10 i ja czuję te ciosy, dlatego takie sparingi też mi się przydają, bo jednak wychodząc do walki w kategorii półciężkiej to nie czuję tych ciosów, ale jednak zadaję te ciosy z pełną mocą, bo zresztą tak się umawialiśmy, że nie oszczędzamy się podczas tych sparingów. No jest to silny zawodnik, kondycyjnie bardzo dobrze przygotowany i wydolnościowo, że on w pierwszej rundzie walczy tak samo jak i w dziesiątej na takim samym tempie praktycznie. Brakuje czasem może rozluźnienia troszeczkę bardziej, bo jednak bije te ciosy wszystkie z pełną mocą, ale trenerzy cały czas mu to podpowiadają, widać już to, że zaczyna się uczyć, bije dwa ciosy luźniej i trzeci, czwarty troszeczkę mocniej, aczkolwiek musi to cały czas trenować. No wydaje mi się, że będzie to pociecha z niego na pewno w tej kategorii, bo jak dostanie szansę o walkę o jakiś poważniejszy tytuł, to nie spęka, bo jest to zawodnik widać z taką twardą psychiką. Dobra, dzięki wielkie, no i miłych przygotowań dalszych, bo jeszcze tych tygodni trochę zostało. No dokładnie, dzięki serdecznie i będę się starał na pewno wypaść na tej gali bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.